Połamane drzewa i pozrywane linie energetyczne. Silny wiatr w Beskidach dał się we znaki. W Bielsku-Białej Konar zniszczył zaparkowany samochód. Jedno z drzew runęło też w Żywieckim Parku Habsburgów. Z tego powodu park został zamknięty. Wycieczki w góry odradza też Babiogórski Park Narodowy. Prąd nie dociera do niektórych odbiorców w Bielsku Białej oraz powiatach bielskim, żywieckim, cieszyńskim i wadowickim. Niektóre awarie zostaną usunięte dopiero dzisiaj. Karolina Komada Upalna, jak na ostatnie dni marca, pogoda zaskoczyła. Zaskoczyła również mocno szybka jej zmiana. Deszcz i wichury w całym województwie w poniedziałek, 1 kwietnia to jednak według specjalistów normalne wahania pogodowe. Napłynęło do nas bardzo ciepłe powietrze zwrotnikowe z Afryki wraz z saharyjskim pyłem. Mogliśmy obserwować takie mętne niebo, to się nazywa tak zwane zmętnienie atmosfery. W czasie świąt mieliśmy lato, rzeczywiście termiczne lato, bo średnia dobowa przekroczyła 15 stopni. Teraz wracamy po świętach do termicznej wiosny. W nocy przed front, który przyniósł solidne oparcie. Opady deszczu na Śląsku w okolicach 20 litrów na metr kwadratowy. Opady przyniosły wiele zniszczeń. W całym województwie śląskim Straż Pożarna odnotowała ponad 200 interwencji. Najwięcej z nich podjęto na południu województwa, w powiatach cieszyńskim i żywieckim, a także w Bielsku Białej. Strażacy odnotowali 84 interwencje związane z usuwaniem skutków silnego wiatru na terenie miasta Bielsko-Biała i powiatu bielskiego. Strażacy usuwali głównie połamane konary i drzewa z jezdni i zabezpieczali zerwane linie energetyczne. W kilku przypadkach strażacy zabezpieczyli uszkodzone położysie dachowe. Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w Bielsku Białej ulicy Zwierzynieckiej, gdzie z części dachu hali sportowej Zostało zerwane poszycie dachowe. W kolejnych dniach opady mają jednak ustąpić, a temperatura będzie w granicach 16 stopni, natomiast w weekend odczujemy znaczne ocieplenie. Prawdopodobnie pierwszy weekend kwietnia przyniesie nam ponownie poprawę pogody i ocieplenie. Prawdopodobnie na termometrach będzie znowu dwójka z przodu. Zanim nastąpi ocieplenie w wielu miejscowościach mieszkańcy będą musieli się zmierzyć z negatywnymi skutkami opadów i wichur. Uszkodzenia są stopniowo usuwane.